Tu za mną znajduje się ratusz niewielkiego miasteczka położonego na wschodzie Mazowsza, Ostrów Mazowiecki. Ostrów Mazowiecka leży w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. Obecnie miasto zamieszkuje 23 tysiące osób, zaś jego powierzchnia liczy 2200 km2. Ostrów była miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Prawa miejskie otrzymała w 1434 roku. Nadał je Bolesław IV. Jednocześnie zwolnił on nowo kreowanych mieszczan z podatków na 12 lat. Książęta posiadali w Ostrowie dwór rezydencję, użytkowali go kolejno Janusz I i Bolesław IV. Od roku 1461 pojawiła się w Ostrowie szkoła realizująca program Trivium. W 1514 roku od Anny Mazowieckiej miasto otrzymało przywilej na 4 jarmarki rocznie i jeden targ tygodniowo. Dzięki korzystnemu położeniu przy szlakach handlowych, mądrej polityce książęcej, zabezpieczeniu od najazdów litewskich w XVI wieku, miasto osiągnęło liczbę 3 tysięcy mieszkańców. Po licznych wojnach ponownie taką liczbę mieszkańców Ostrów posiadała dopiero w schyłku pierwszej połowy XIX stulecia. Dla porównania w 1510 roku stołeczna Warszawa ze wszystkimi przedmieściami wraz z Pragą zamieszkiwana była przez około 4700 osób, więc innymi słowy w podobnym czasie ludność miasta Ostrowi równa była 64% populacji stolicy państwa mazowieckiego. Rok 1526 to inkorporacja Kasztelanii Ostrowskiej do Królestwa Polskiego. Od XVI do XVIII wieku było to starostwo grodowe, zniszczone w XVII wieku, kiedy to osiedlają się tu pierwsi Żydzi. W czasach zaboru rosyjskiego mieszkańcy miasta i okolic brali udział we wszystkich powstaniach narodowych, często płacąc za to cenę na przykład syłki na Sybir. W wieku XIX miasto nosiło nazwę Ostrów Łomżyński. W 1926 roku zatwierdzono nazwę miasta Ostrów Mazowiecka, która nie zmieniła się do dnia dzisiejszego, jednak w dalszym ciągu nazwa jest problematyczna dla Polaków nieznających tego miasta i historii jego nazwy. Wróćmy jednak do samej historii. W trakcie II wojny światowej miasto zostało zniszczone w 60%. W latach 1867-1975 i od 1999 siedziba powiatu. Mało kto wie, jak ważna postać związana jest z tym niewielkim miastem. Któż z nas nie słyszał o Witoldzie Pileckim, słynnym ochotniku do Auschwitz? Zanim omówimy jego związek z tym miastem, postaramy się pokrótce przybliżyć życiorys tej postaci. Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku. Jego rodzina pochodziła z okolic Nowogródczyzny. Był on rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej. Ponadto był także więźniem i organizatorem ruchu oporu w KL Auschwitz. To także autor raportów o Holokauście, tzw. raportów Pileckiego, które stanowiły niezaprzeczalny dowód o zbrodniach dokonywanych przez nazistów. Został oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci i stracony w 1948 roku. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990. Pośmiertnie w 2006 roku otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika. Miasto nieustannie stara się przypominać najmłodszym mieszkańcom dokonania tej postaci, chociażby w formie wystaw mających na celu uświadamianie, czego Witold Pilecki dokonał. Ponadto w mieście znajduje się również zespół szkół nr 1 imienia rotmistrza Witolda Pileckiego.
Znajdujemy się przed zespołem szkół nr 1 w Ostrowie Mazowieckiej. Witold Pilecki patronuje tej szkole od 28 września 2010 roku. Znajdujemy się właśnie przy popiersiu rotmistrza Witolda Pileckiego. Popiersie te co dzień mijają najmłodsze pokolenia w trakcie swojej drogi do szkoły. Co więcej, miasto bardzo często jest odwiedzane przez dzieci Witolda Pileckiego, Andrzeja i Zofię. Dlaczego tak się dzieje? Otóż z Ostrowie Mazowieckiej pochodziła żona Witolda, Maria z Ostrowskich. Urodziła się w 1906 roku. Gdy poznała swojego późniejszego męża, była nauczycielką siedmioklasowej szkoły w Krupie. Nieopodal, bo w majątku Sukurcze, obecnie Białoruś, mieszkał Witold Pilecki. Gdy Maria Ostrowska odwzajemniła uczucia późniejszego rotmistrza, doszło do ślubu. Pobrali się 7 kwietnia 1931 roku w Ostrowie Mazowieckim. Po ślubie zamieszkali w majątku Pileckich w Sukurczach. Wkrótce na świat przyszły ich dzieci. W 1932 roku urodził się syn Andrzej, a rok później córka Zofia. Do 1939 roku mieszkali w Sukurczach. Kiedy wybuchła wojna, wraz z nadchodzącym zagrożeniem wywózek na Sybir, podjęła decyzję ucieczki wraz z dziećmi do swojej matki do Ostrowie Mazowieckiej. Czas, jaki Maria wraz z dziećmi spędzili w Ostrowi, to 10 lat zmagań z okupacją niemiecką i nie mniej trudną rzeczywistością powojenną Polski Ludowej. Maria wraz z Edwardem Radwańskim prowadzili w Ostrowie księgarnię, mieszczącą się w kamienicy Leśniewskich, róg ulicy 3 Maja i Mołkińskiej, która została spalona w 1944 roku przez uciekających z miasta Niemców. Księgarnia pełniła rolę jedynej w mieście wypożyczalni książek do czasu powstania Biblioteki Miejskiej. Maria swoją odwagą, siłą i determinacją potrafiła wyrwać dzieci z kresów, dzięki czemu nie trafili do niewoli sowieckiej. Odważnie wstawiła się 2 razy na posterunku gestapo, aby ratować swoich bliskich. Aresztowanie Witolda Pileckiego było dla Marii i jej dzieci straszną tragedią. Podjęła wiele starań, aby mu pomóc. Dla Marii, żony wroga ludu i jej dzieci, życie musiało toczyć się dalej, nieustannie w trudnych warunkach. Prowadzenie księgarni opierało się głównie na jej pracy, jednak pomimo wszelkich starań, aby ją utrzymać, została zamknięta w 1950 roku. Maria wyjechała do Warszawy ciągle poszukując pracy, lecz w każdej czuła niepokój o jej utratę. Po wstawiennictwie swojego szwagra Stanisława Rogowskiego, który pracował w Ministerstwie Oświaty, podjęła pracę u Kazimierza Lisieckiego zwanego Dziadkiem. Był on znanym przedwojennym wychowawcą młodzieży, pionierem pedagogiki, założycielem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Przyjął Marię do pracy, nie zważając, że powszechnie uznawano ją za żonę wroga ludu. Dzięki niemu od kwietnia 1951 roku Maria pracowała w towarzystwie aż do emerytury, pełniąc szereg funkcji. Zawsze oddana swojej pracy, ceniona i kochana przez pokolenia wychowanków. Żyła 96 lat. Zmarła w 2002 roku. Pochowana jest na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Wróćmy jednak do 7 kwietnia 1931 roku, czyli daty ślubu Witolda i Marii. Ślub odbył się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Mazowieckiej. Obecna świątynia murowana została zaprojektowana w stylu neogotyckim przez architektów Władysława Czosnowskiego i Bronisława Szmita. Wzniesiona w latach 1885-1893 dzięki staraniom księdza Adama Prus-Jarnutowskiego. Pobłogosławił ją w dniu 24 sierpnia 1890 roku ksiądz Roch Filochowski.
Konsekrował ją w dniu 7 października 1894 roku biskup płocki Michał Nowodworski. Dzięki staraniom księdza proboszcza Jana Sobotki kościół został wyremontowany. Natomiast dzięki staraniom księdza proboszcza Edmunda Chmielewskiego w latach 1995-2000 świątynia otrzymała nową posadzkę, wzniesiony został marmurowy ołtarz, a wieża budowli oraz dzwonica zostały pokryte blachą miedzianą. W ołtarzu głównym jest umieszczona rzeźba w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z 1896 roku. Przed gmachem świątyni znajduje się również tablica upamiętniająca wydarzenie sprzed 87 lat, czyli ślubu Marii Witolda. Co ciekawe, 8 maja roku 2016 miała miejsce rekonstrukcja ślubu Pileckich. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14.30 mszą świętą sprawowaną w kościele pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tuż po niej nastąpiło odsłonięcie wcześniej przeze mnie wspomnianej tablicy pamiątkowej. Kolejnym punktem programu był przemarsz pary młodej wraz z orszakiem spod kościoła pod ratusz, a następnie do ogródka Jordanowskiego, gdzie odbywało się plenerowe wesele. W rolę pary młodej wcielił się Marcin Kwaśny i Małgorzata Kowalska, czyli aktorzy z filmu Pilecki. W wydarzeniu towarzyszyły m.in. pokazy ułańskie, pokaz mody, zwyczaje weselne i tym podobne. Ostatnim etapem zwieńczającym związek Witolda Pileckiego z tym miastem jest powstanie następującej instytucji – Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Muzeum będzie się mieściło w domu rodzinnym Marii Ostrowskiej, żony pułkownika Pileckiego, które w ubiegłym roku kupiły władze miasta. Zgodnie z podpisaną umową Ministerstwo Kultury w latach 2017-2018 przeznaczy na remont domu oraz zorganizowanie wystawy 3 miliony złotych. Będzie też przekazywać na prowadzenie muzeum 1 000 000 złotych rocznie przez najbliższe 4 lata. Władze miasta planują wydać na ten cel co roku 200 tysięcy złotych. Placówka ma się zajmować upamiętnianiem historii Pileckich, ale też dokumentować i upowszechniać dzieje ziemi ostrowskiej, szczególnie z okresu II wojny światowej i zaraz po niej. Otwarcie placówki jest planowane na koniec 2018 roku.